Decyzję w sprawie rezygnacji z utworzenia czwartego żłobka zawiera projekt uchwały przedłożony Suwalskiej Radzie Miejskiej przez prezydenta miasta. Z przeprowadzonej wśród samorządowców ankiety wynika jedno. Los czwartej placówki sprawującej opiekę nad maluszkami wisi na wątłym, bardzo wątłym włosku. Pan prezydent wsłuchał się też w te głosy. Doszliśmy do wniosku, że może warto od tego zmienić tutaj szczególnie lokalizację poradni. Natomiast no to wiąże się też z takim zagrożeniem, że dotacja na utworzenie czwartej lokalizacji żłobka w wysokości ponad 5 milionów złotych może przepaść, bo innego budynku nie mamy. Żaden z ankietowanych przez nas radnych nie opowiedział się jednoznacznie za rezygnacją ze żłobka, choć jeden wskazał, że istniejące niepubliczne podmioty z powodzeniem mogą zastąpić tę brakującą na dziś jednostkę miejską. Inni chcą szukać nadal nowej lokalizacji dla żłobka, a kolejni powód rezygnacji z inwestycji określają jako finansowy, wskazując, że można byłoby wprawdzie wybudować nowy obiekt, ale miasta na to po prostu nie stać. A 5-milionowa dotacja to zbyt mało, by od podstaw zabrać się za tego rodzaju inwestycje. Wiele wskazuje na to, że w poniedziałek przez Radę przetoczy się dyskusja nad różnymi rozwiązaniami, ale żaden z pomysłów, o jakich usłyszeliśmy, nie zakłada relokacji poradni.